Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Cyprian, a my kontynuujemy Let's Play Skills, zagrajmy w Dale Wilfen. Słuchajcie, ostatnim razem udało mi się w końcu załatwić dwóch keeperów piramid do głowy, w sensie. I dobra, teraz lecimy dalej. Możemy w końcu zakończyć wreszcie tą grę. Po starciu z grubym rąkiem, rzeźnikiem oraz dwóch keeperów możemy w końcu zakończyć. I dobra, teraz widzimy światło. Rubik! No właśnie, Rubik, często jest nam mówiony, że Rubik chce się stąd wydostać. I to jest to oko Rubika, o którym ten koleś mówił. Kolejny labirynt. Ojojoj. Jezu, to jest trochę banalne, wiecie? Chodź z drugiej strony. Oluju. Claire de Lune? Znowu? Nie, to jest ktoś chyba z tego. Nie wiem, czy to jest specjalnie, czy to jest tylko na potrzeby. Wiecie, co postanowiłem? Że zagram po Dave FM w kolejny survival horror, którąś część Silent Hilla, wiecie? Co się dzieje? Coś się popsuło, wiecie? Ojojoj. Idzie do mnie. Widzicie? Nie możemy na spojrzeć na to światło. Ojejej. Boże, boję się, że... Ciekawe, co się stanie, jak nadepnę na to światło. Zobaczymy. Pójść zubało, brakowało. To walnięte światło. No to lecimy. Szybko dawaj. Oj, jesteś w świetle. Dobra. Wow. Nie, no chyba ty... O, umieram. Albo nie, dobra. Wydostaliśmy się. I znowu jesteśmy na zewnątrz. Z tego, co widzicie. I w końcu. Nic tu nie ma. Ale wreszcie możemy skończyć The Evil Within. O ile to w ogóle jest ostatni odcinek, bo wszystko na to zapowiada. Tego nie było, słuchajcie. Czy coś się dostaniemy? Możemy! Wow. Tu jest winda. To jeszcze, że tutaj będziemy musieli się wyjść tutaj. Wejść, tu nic nie ma, dobra. To idziemy tędy. Tutaj będziemy musieli wejść, dobra. Zróbmy to, co należy. I zróbmy to. Weszliśmy do windy. I ciekawe, co się wydarzy. Widzimy właśnie tutaj. Naprawdę, Sebastian?
No, tak zaczyna następny rozdział. Wow! W końcu! Zobaczcie, jesteśmy w tym mózgu. To jest latarnia, ten mózg to latarnia tak naprawdę. I zobaczcie, co jest! Zobaczcie, co jest! Wow, spójrzcie, to jest ten doktor. Niesamowite. Czyli ten mózg, tak jak mówiono nam, ten mózg kontroluje wszystkimi. My jesteśmy, tak jak podejrzewałem, jesteśmy w to wszystko jest kontrolowane. Leslie? Czy coś jeszcze? Joseph! Kidman? Connelly? Czyli ten, który, policjant, który zginął jako pierwszy. I my, Sebastian w sensie. Czyli my nawet też śpimy. Leslie! Sebastian, get away from him. Sebastian, listen to me. Stop. Your interests are the same as ours. Look, I get it. You're not just some rookie detective, and this is not just some ordinary kid. You killed Joseph and you shot me. So right at this moment, that's enough reason for me not to trust you. You're a good man. That's why I... Doesn't matter anymore. If you know who this kid is, if you know anything, you know why he can't be allowed to live. Bullshit. It's Rubik. He's the one that... Wow, coś się dzieje? Latarnia się odpala. Wow. Wow, spójrzcie. Znowu ten mózg, słuchajcie. Czyli z tego co zrozumiałem, ten mózg kontroluje nam kontroluje ten sen, w którym wszyscy jesteśmy. Jesteśmy w śpiącej. I ten mózg jest kontrolowany przez Rubika. O kurde, widzicie jaki on jest. Z tego co zrozumiałem. Rubik. Wow! Wow, mieszałem się w rzeczywistości. Wow, spójrzcie, co się dzieje. Coś się dzieje, słuchajcie. Wow! Mieszałem się w rzeczywistości. I teraz co się dzieje? Znowu ta apokalipsa. I jesteśmy wyrzuceni ze szpitala. Kurde, coś się dzieje. Znowu ten mózg. Po mózgu. Lecimy. Ślizgamy się. O Jezu, co to jest? Co to jest w ogóle? Wow! O Jezu, dużo krwi. Ta bestia. I Rubik. Tak jak mówiono, Rubik kontroluje ten świat. On jest mózgiem. Ach. Czyli to jest nasz ostateczny boss, z którym musimy się zwierzyć. Dobra. Teraz uciekamy. A, złapa mnie. No, zmiażdży mnie jak cholera. Dobra, jeszcze raz. Bo nasz przed nim tylko uciekamy.
Nie znowu się dziewczyny ze mnie śmieją. Ale spokojnie, to już ostatni poziom, więc... Więc spokojnie. Boże, co tu się dzieje? Wszystkie auta na mnie spadają. Chłopak chce mnie dorwać. Dobra, ten spalamy. A, wstawaj Sebastian, wstawaj! Rubik chce cię dorwać w formie potwora. Rubik właśnie połączył się z mózgiem. O, nic nie widzę. Do drzwi, do drzwi. Lecimy! O! O, tak, tak, tak. Tak, strzota go! Dawaj! Sebastian, nie przeciążaj się, dawaj! Strzota go załatwimy i będzie po robocie. Ola, strzelaj do niego! No, strzelaj! No! Strzelaj! Tu, z maszynówki! Załatwimy tego skurczysyna! No to, co ty mi robisz, no? Powalony jak się ty. Ty też. Dawać w dupę jemu, kurde. No spierdzielaj mi. No nie mogę ciebie wycelować, kurde. O, załatwił mnie. Czekaj. No, ta ręka mi ciągle ucieka, dobra. O, zapałem znowu. No, ta ręka mi ciągle ucieka, to jest niesamowite, no. O, zładł. Ręka mnie zjadła. Świetnie, przegryzła. Jeszcze raz. Słuchaj, tak jest, tak. Przy na finalnym bossie jest nawet bezlitośnie, ale na szczęście są checkpointy tym razem. Nie za długie. No, celuj! No, niszona. Wpierdzielić mu! No. Trzeba. Muszę zerwać amunicję. Dobra, lecimy jak arabowie. Lecimy z maszynowki! Kurna, jego w dupę walnięta. Przepraszam, że tak krzyknam teraz, ale jakoś tak muszę odreagować. Bo to jest ostatni poziom, słuchajcie. Ostatnie życie. Już prawie kończyliśmy. Wiecie? Będzie super. A więc... Ale te ręce i tak uciekają. No. No. Werce ucelować. Czekajcie. Czekaj. Naprawdę? Tego chcesz? Czekajcie, mój pies. Naprawdę pod koniec gry. Naprawdę tego chcesz? No.
A to my już nie damy nabrać. No, dostał. Już prawie jesteśmy. No, nie dam się na to nabrać, Rubik. Nie, nie przeszkodzi nam, to już jest ostatni poziom. No spierdzielaj mi. No. No spierdziałem z tą łapą, dobra. Brakuje go z bazuki rozwalić, tym będzie najlepiej. Marłem? Ooo! Potrzeba mi pomoc. Pozdrawiam, pomoc! Idzie do mnie. Rozwalić go. Trzeba go rozwalić jak Devil May Cry. Po innej policji się dzieje umykamy go. No i to się rozumie. Gruby! Przydaj mi się do czegoś i daj mi bazukę. Gruby! Dobra, dzięki gruby. Jesteś moim najlepszym przyjacielem od dzisiaj. No! I to się rozumie. Dawać mu w dupę. Dawaj. Dobra, daj mu w dupę. Tak. Po pierwsze. Głowę najlepiej. Albo w jaja. Dwa. Trzy. Dobra. To się rozumie. Głowę. No kurna. O, daj mu. No, głowę mu dajemy. Jaja jeszcze dostaniesz. Ty kurna. Smarkaczu straszny. No. Jaja jeszcze dostaniesz, no. Okej. No. Jaja jeszcze dostaniesz, no. No i to się nazywa koniec, ty kurna. Dostał jaja już. Wielokrotnie już po nim. No i co? O! Rubik! O ja! No! No i co? Dostałeś za swoje, Rubik! Aż ci jaja eksplodowały! To się nazywa! I to się nazywa godny polecenia finisher. Byś podłączeni przez cały czas. No, wydostaniemy się z tego paździerza strasznego z mleka. To jest z mleka chyba. Pierdziel, nie te mleko. Dobra, to jest jego mózg? Zróbmy to, co trzeba. Rubik, nie przeszkodzisz nam. Rubik! Ja cię rozumiem, ale trzeba to zrobić. Nikogo nie ma tutaj. Zrób to, co potrzeba. Zróbmy to, co trzeba i idziemy stąd. Rubik! Rubik! I choose you! No. Dobra, skończmy to inne. Lecimy nagrywać grę. Nie mam wyboru. Słuchajcie, to jest coś, co powinniśmy zrobić dawna. Kame! Hame! Kame! Hame! Ka! No! I to się nazywa godny polecenia finisher. Największego złoczyńcy w historii. Widzimy Killman teraz z jakimiś ludźmi. Leave that one. And those two. They're not going anywhere.
No one can. Ciekawe, co te słowa musiały znaczyć, słuchajcie. Znowu jesteśmy... Znowu jesteśmy w tym mleku, w tej wodzie, czy tam mleku. Jesteśmy w tym wodzie, wiecie? Na tej latarni. Tutaj jest Connelly, który zginął. Tak samo doktor Jimenez. Oni nie żyją po prostu. Ruben Victoriano. To jest jego dzieło. Leslie Withers. Jego tu nie było. Czyli on też się wydostał jakoś. Ciekawe. I to jest ten... To pomieszczenie z początku gry, gdzie Ruvik zabił tych policjantów. Jak widzimy. Tutaj Ruvik zabił tych policjantów i zrobił masakry tutaj. Beacon Mental Hospital. Wydostańmy się stąd, Sebastian. Raz. Na zawsze. Ło. Policja. Żołnierze. Detective. Are you all right? Is there anyone else? Just give me some real fresh air. Nie wierzę, że nam się udało, słuchajcie. Wydostaliśmy się z tego szpitala, jak i z tego chorego miejsca, jaki stworzył Ruvik. Wydostaliśmy się. W końcu. Tam jest Leslie, słuchajcie. Tam jest Leslie. Który chodzi podobnie jak Ruvik. O kurde! I tak właśnie skończyliśmy... I tak właśnie skończyliśmy nasze The Evil Within. I słuchajcie... Ja jestem mega zajarany zakończeniem i nie wierzę, że po tylu próbach, po tylu staraniach skończyłem tą grę, po 27 odcinkach. O kurde. I ta muzyka teraz na pisach. Ale jestem zachwycony tą grą. Bo wiecie co? Jeśli chodzi o wrażenia, właśnie teraz gra nas chwali tą niesamowitą muzyką. Gra na gitarze, że ukończyliśmy tą grę. I słuchajcie, muszę wam powiedzieć, a propos wrażeń z gry, samej gry, że fabularnie ta gra jest dość średnia, w sensie jakoś się tak, bo ile poznawanie samej fabuły przez notatki oraz przez cutscenki spowodowało, że naprawdę bardzo świetnie poznawałem tą fabułę. Chciałem ją poznawać, ale ona nie była jakoś tak zbyt ambitna i ogólnie jakoś fabularnie jakoś się tak nie wczułem, mimo że poznawanie jej sprawiło mi dużo radości.
oraz przede wszystkim ten. Jeżeli chodzi o muzykę, to ambiety, jak i ta teraz muzyka i reszta podobnej do tej muzyka główna tej gry, główny motyw tej gry jest świetny i ogólnie ten główny motyw tej gry jest świetny i naprawdę muzyka i ambienty są naprawdę przerażające i, a sama muzyka naprawdę jest świetna. A jeżeli chodzi o rozgrywkę, to mamy tu do czynienia z głównie z tym głównie ze strzelanką, jak to było choćby w pierwszym Resident Evil, choć widziałem tu dużo zapożyczeń, jak głównie nawiązać do innych horrorów klasyków i tych popularniejszych, jak choćby Outlast, czy ogólnie cała seria Resident Evil, czy Biohazard, jak to się nazywa w Japonii. I ogólnie jestem zachwycony tą grą. I mimo że jeżeli chodzi o rozgrywkę, to rozwalanie przeciwników dawało mi dużo frajdy. I ogólnie ten. To niestety jedyne, co muszę spierdzielić, jeżeli chodzi o poziom trudności, to jeżeli chodzi o minusy, to poziom trudności, który jest kurna niemiłosierny. Tak musiałem się męczyć z tą grą. Ale jednak mimo poziomu trudności, to bawiłem się bardzo dobrze. I ogólnie jeszcze a propos ostatnich scen, to zrozumieliśmy, że... Ale ogólnie zobaczymy w kontynuacji. A ogólnie zobaczymy to już w kontynuacji. I słuchajcie, ja się bawię przy tej grze bardzo dobrze. Jeżeli szukacie jakiegoś porządnego survival horroru lub tęskniliście za tymi klasycznymi survival horrorami, to słuchajcie, The Evil Within, albo jak to się nazywa w Japonii, Psycho Break, jest idealny dla was. A tymczasem ja się z wami żegnam i do usłyszenia w następnych let's playach. A tymczasem polecam wam tę grę bardzo serdecznie. Jest ona naprawdę warta uwagi i od samego mistrza gier, czyli Shinji Mikamiego. A tymczasem ja się z wami żegnam. Cześć.